Obecnie producenci oprogramowania różnej maści często wykorzystują opcję, w której to użytkownik testuje na swoim urządzeniu nowe rozwiązania, które w niedługim czasie mogą zostać wprowadzone do nadchodzących, nowych wersji tworzonych przez siebie produktów. Dzięki takiemu zabiegowi producent oszczędza, a użytkownik może szybciej uzyskać dostęp do nowego oprogramowania w wersji beta. To pozwoli sprawniej wychwycić błędy, wnieść stosowne poprawki, ale także zbadać reakcje społeczności na nowe feature'y wplecione w takie oprogramowanie. Jednak niewielu producentów mocno chwali się taką możliwością, często ją niechcąco ukrywając przed szerszym gronem odbiorców. Jedną z takich firm jest właśnie Microsoft. W tym materiale pokażę Wam, gdzie taką opcję znaleźć, co dokładnie ona daje oraz jakie są zalety dołączenia do tej elitarnej grupy testerów. Porozmawiamy też o wadach. Z tej strony Paweł, a Ty oglądasz kanał TechManiaHD. Zapraszam. Ten materiał obejrzysz dzięki wsparciu platformy GGVGMall. Jeśli wciąż męczysz się z tym nieznośnym napisem przypominającym o potrzebie aktywacji, to już teraz odwiedź link znajdujący się w opisie. Zakupiony klucz otrzymasz w przeciągu kilku minut i wystarczy go wkleić w ustawieniach aktywacji, co nie tylko zalegalizuje Twoją wersję systemu, ale także pozwoli Ci na bezproblemowe przejście na Windows 11. Pakiet Office aktywujesz i przypiszesz do swojego konta w równie prosty sposób, a z kodem TMHD otrzymasz dodatkowe 20% zniżki, które przy okazji różnych świąt i wydarzeń potrafi wzrosnąć do 30. Przestań przepłacać i już teraz odwiedź stronę. Zacznijmy zatem od początku. Otóż tematem, którym będziemy się zajmować w tym materiale, jest niejawny program testów systemu Windows, bardziej znany pod angielską nazwą Windows Insider. Jak wspomniałem na wstępie, tego typu program służy do zweryfikowania stabilności nie tylko nowych wersji systemu Windows, ale także pomniejszych aktualizacji oraz poprawek. W świecie komputerów PC ilość konfiguracji sprzętowych jest niemal nieograniczona, dlatego tak ważne jest sprawdzenie stabilności systemu na możliwie największej liczbie komputerów. Wykorzystując urządzenia zadeklarowanych użytkowników, Microsoft może być pewniejszy poprawności wprowadzanych usprawnień i łatek. Osobiście uważam, że jest to całkiem ciekawe rozwiązanie. Jako zagorzały wielbiciel tematów okołokomputerowych postanowiłem skorzystać, zapisując się do wspomnianego programu. Microsoft przedstawia nam takie oto plusy dołączenia do programu. Pierwszą jest wcześniejszy dostęp do nowych funkcji. Możecie testować i doświadczać nowych funkcji, zanim zostaną one udostępnione reszcie społeczeństwa. Umożliwia to wcześniejsze zapoznanie się z nowymi funkcjonalnościami i oswojenie się z nimi. W końcu miło jest mieć dostęp do najnowszych rozwiązań i wszelkich bajerów, które oficjalnie nie ujrzały jeszcze światła dziennego. Po drugie, dostęp do oprogramowania wersji beta i aplikacji, które nie są jeszcze dostępne dla pozostałych użytkowników. Obejmuje to nowe wersje systemu Windows i innych produktów firmy Microsoft. Po trzecie, nauka i rozwój umiejętności. Bycie insiderem pomaga użytkownikom być na bieżąco z najnowszymi trendami i osiągnięciami technologicznymi. Jest to świetny sposób dla entuzjastów technologii, deweloperów i specjalistów IT na rozwijanie swoich umiejętności oraz wiedzy. Jak się domyślamy, coś takiego może mieć ogromny wpływ na rozwój młodego człowieka. Program niejawnych testów to świetna okazja do tego, aby właśnie młodzi adepci zafascynowani światem informatyki mogli poszerzyć swój zakres wiedzy oraz zebrać cenne doświadczenie, które w przyszłości zapewnią im lepszy start w branży technologicznej. Po czwarte, ekskluzywna treść i wydarzenia. Insiderzy mogą otrzymać zaproszenia na ekskluzywne wydarzenia, webinaria i dyskusje online organizowane przez Microsoft. Uzyskują również dostęp do treści i zasobów dostępnych wyłącznie dla insiderów. Jednak w moim odczuciu dobrym powodem dołączenia do programu testowego jest to, że czasami Microsoft wprowadza interesujące optymalizacje sprzętowe, które mogą zauważalnie podnieść wydajność naszego sprzętu. Przykładem tego jest ostatnia aktualizacja przewidziana dla procesorów AMD. W najnowszych Ryzenach poprawka, która początkowo była dostępna tylko i wyłącznie dla użytkowników programu testowego, potencjalnie mogła przynieść nawet 30% przyrost wydajności. Po dokładne omówienie tematu wraz z testami odsyłam do dedykowanego materiału. Link jak zawsze w opisie. I nie oszukujmy się, kolejną ważną zaletą dołączenia do programu testowego jest szpan przed kumplami. W końcu fame musi się zgadzać. Oczywiście, że mówię to tak tylko żartobliwie, ale niewykluczone, że dla części dołączających możliwość pochwalenia się najnowszą, jeszcze oficjalnie niedostępną wersją systemu Windows może być jakimś powodem do dumy. W takim razie wszystko super i już pędzimy dołączyć do programu. No nie, moment. Zanim pokażę, jak się tę opcję włącza, pozwólcie, że omówię szybciutko dość istotną kwestię. Mimo mojej osobistej aprobaty takiego rozwiązania muszę także wspomnieć o tym, że tę operację wykonujecie standardowo na własną odpowiedzialność i wraz z dołączeniem do programu wiążą się pewne zagrożenia. Musimy być w pełni świadomi, że godzimy się na uczestnictwo w kanale testowym. Nie ma gwarancji na to, że pobrane ulepszenia, optymalizacje czy nowe wersje systemu będą na naszym sprzęcie działały stabilnie i choć aktualizacje te przeszły przez wstępne fazy weryfikacji, to my, jak i nasz sprzęt, jesteśmy kolejnym krokiem w walidacji. Dlatego musimy być przygotowani na wszelkie maści niestabilności czy losowe zawieszanie się systemu. Jednym słowem na wszystko, nawet na utratę danych. W związku z tym powinniśmy się naprawdę dobrze zastanowić. Ale mając chociażby kopię zapasową, zmniejszamy wszelkie ryzyko i coś takiego pozwoli nam szybciutko i bezboleśnie wrócić do stanu sprzed jakiejkolwiek zmiany. W tym celu przydatny może okazać się jeden z moich poprzednich, dość starszych materiałów, ale jak najbardziej tutaj zadziała. Link widoczny jest teraz w Twoim prawym górnym rogu, a jeśli go tam nie widzisz, to wrzucę go również do opisu. Mając już za sobą przeanalizowane kwestie bezpieczeństwa wraz z plusami i minusami, czas w końcu przejść do jakże wyczekiwanego przez Ciebie crème de la crème dzisiejszego tematu. Od czego by tu zacząć? Otóż podstawa to mieć aktywnego Windowsa. Jeżeli nadal tego nie zrobiłeś, to korzystając z linku w opisie możesz kupić tanio klucz aktywacyjny. Pamiętaj, że z kodem TMHD robi się jeszcze taniej. Następnie, zanim dołączysz do niejawnego programu testów, upewnij się, że masz zaznaczoną zgodę na wysyłanie opcjonalnych danych diagnostycznych do Microsoftu. Inaczej opcja Windows Insider będzie nieaktywna. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy w przycisk Start i wybierz ustawienia, następnie wybierz prywatność i zabezpieczenia. Po otwarciu pierwszej zakładki o nazwie Dane diagnostyczne sprawdź, czy masz ustawioną opcję Wysyłanie opcjonalnych danych diagnostycznych na włączoną. Jeśli nie, no to wiesz, co tutaj należy zrobić. Gratuluję! Jesteś już w połowie drogi. Czas na etap drugi. Teraz przechodzimy do zakładki Windows Update i klikamy w Niejawny program testów systemu Windows. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij pojawi się pierwszy z 4 kroków niezbędnych do dołączenia do programu. Najpierw musimy połączyć nasze konto Microsoft. Tym samym zaznaczamy nasz profil i klikamy Kontynuuj. W kroku drugim pojawią się do wyboru 4 opcje, za pośrednictwem których będziemy otrzymywać przedpremierowe aktualizacje. Kanały te są posegregowane w zależności od naszego stopnia wiedzy i zaznajomienia z systemem Windows. Są one pokrótce opisane i w zrozumiały sposób wyjaśnione. Zapoznajcie się sami z tymi opcjami i zastanówcie się, która byłaby najlepsza dla Was. Osobiście wybrałem kanał zalecany przez Microsoft, czyli kanał beta, ale nie zaszkodzi, jeśli zaczniecie nawet od wersji zapoznawczej. Gdy już dokonacie wyboru odpowiedniego dla siebie kanału, pojawi się prośba o przejrzenie umowy dotyczącej udziału w niejawnym programie testu firmy Microsoft oraz oświadczenie o ochronie prywatności. W ostatnim kroku zostaniemy już tylko poproszeni o ponowne uruchomienie komputera i voilà! Od teraz możemy cieszyć się uczestnictwem w niejawnym programie testów systemu Microsoft oraz mieć dostęp do przedpremierowych aktualizacji oraz najnowszych wersji systemu Windows. Skoro już wiesz, w jaki sposób dołączyć do programu, czas pokazać Ci, jak z niego zrezygnować. Wciskając klawisz Windows wraz z literą I, szybko otworzymy okno ustawień. Przejdź do zakładki Windows Update i wybierz niejawny program testów systemu Windows. Pojawi nam się wtedy nowa opcja o nazwie Zatrzymanie uzyskiwania kompilacji w wersji zapoznawczej. Pierwszym sposobem jest wyrejestrowanie się z programu w momencie, gdy zostanie wydana następna wersja systemu Windows. Zaznaczając tę opcję potwierdzamy odejście z programu Windows Insider, natomiast będziemy zmuszeni czekać na wyżej wymieniony powód. Jak długo? Tego nikt nie wie. Do tego momentu cały czas pozostaniemy na najnowszej wersji, a system w dalszym ciągu będzie wysyłał dane diagnostyczne do oceny i weryfikacji. Drugi sposób polega na natychmiastowym wystąpieniu z programu, ale jest on już dużo bardziej bolesny. Otóż wiąże się on z wykonaniem czystej instalacji Windowsa. Nie przesłyszeliście się. Aby powrócić do ostatniej, w pełni stabilnej wersji systemu Windows, nie obędzie się bez czystej instalacji. Oczywiście dużo lepszym sposobem jest przywrócenie kopii zapasowej, o której Wam wspominałem wcześniej. Wtedy w kwadransik przywrócimy system, który mieliśmy przed przystąpieniem do programu oraz wszystko to, co mieliśmy wcześniej na naszym komputerze. No i jak? Wcale nie jest takie trudne, prawda? Czy zatem warto przeprowadzić taki zabieg u siebie? No cóż, jakby nie patrzeć, no to operacja ta nic nie kosztuje, a pokusa jest spora. Ja natomiast zostawiam to pytanie Wam do przedyskutowania w komentarzach poniżej. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw lajka, komentarz oraz odwiedź moją stronę techmaniachd.pl. Dzięki intuicyjnemu menu na pewno odnajdziesz tam kolejne inspirujące Cię materiały. Do zobaczenia w następnym.